Co tu się dzieje? Tak, i nie lepiej wszyscy przed nimi drzwiami będziecie stać mi tutaj na głowę, nad głową. A z tyłu będzie pusto. Zobaczcie, jak się tutaj zatłoczyło. Ale ładny krajobraz. Jak się pięknie wszystko zazieleniło. Ostatnim razem, jak tutaj byłem i czekałem na zmianę, to jeszcze gołe drzewa były. Fajne kolorki. Takie młodziutkie, zielone listki. Zupełnie inny kolor niż nieco później, kiedy to już wszystko spowszednieje. Dzień dobry wszystkim. Witam kolejnego dnia. A dzisiaj mamy chyba 11 kwietnia, jak się nie mylę. Witam w dzienniku kierowcy. A ja, jak widzicie, jestem już prawie w pracy. Prawie, bo dopiero dojechałem na zmianę. A jeśli widok taki jak za oknem, to zmiana może być tylko i wyłącznie na piątce. Ponieważ jesteśmy na ulicy Piasta, jakby nie było. Tutaj nasz przystanek. I tam zaraz pójdziemy. Witam wszystkich z linii 5. Takie oto piękne kolory dzisiaj nam goszczą na ekranie. Zapraszam na spotkanie z linią 5 do godziny 23 prawie dzisiaj. Będziemy jeździć. Zmiana w stronę Sybiraków, jak zwykle. No i jak nie było, to nie było. Teraz będzie piątka. A co później? Później będzie jutro piątek, a potem dwa dni wolnego. Tak mniej więcej przedstawia się grafik kierowcy na najbliższe dni. A od poniedziałku teoretycznie mój zmiennik jest na urlopie, chociaż dzisiaj coś wspominał, że nie wybiera się za bardzo na dwa tygodnie, tylko krócej trochę, więc zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Także wszystko przed nami. Idę na przystanek trochę pooddychać świeżym powietrzem, poobcować z przyrodą, a ja zapraszam Was na ciąg dalszy już za chwilę. No to witam już z miejsca dowodzenia. Ciekawe, czy tu się nagrywa chociaż. Nagrywa się. Witam z miejsca dowodzenia. Jesteśmy na pętelce, jak widzicie. Tak to ja lubię zaczynać, że zaraz po zmianie jest pętla i można się przygotować do pracy. Powypełniać wszystkie tutaj rubryczki, szlaczki. Powpisywać kółeczka, kreseczki. No a już jak człowiek jest przygotowany, to wtedy można pracować. Taka ciekawostka. Jak nie było piątki, to nie było. To teraz mamy dwa dni spotkania z linią 5. Dzisiaj rozkład do godziny 23, a dokładnie do 22:47. A jutro znacznie krócej, bo jutro 6 godzin z kawałkiem tylko. Od 12 chyba do 18 z minutami, także bardzo krótko. Praktycznie można powiedzieć trochę więcej jak linia dzielona, znaczy jedna połówka linii dzielonej. A dzisiaj z kolei tyle kółek, że nawet policzyć nie umiem. Pewnie coś około 7. Czekajcie, no już niech Wam będzie, że policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No można powiedzieć, że 6,5 kółka. No. To jeszcze więcej jak na 26. A dzisiaj nie jest to najdłuższa zmiana na piątce chyba. Bo dzisiaj jest tylko 9 godzin, a nie tam 9 z kawałkiem, tylko 9. W każdym bądź razie 6,5 kółka. Pierwsza przerwa na kanapkę już o 16:51, czyli akurat zaraz po godzinach szczytu. Następna 17:36 i kolejna 18:22, czyli dosyć szybko rozprawimy się z kanapkami dzisiaj. A tak naprawdę to chyba na ostatniej przerwie kanapkowej kanapki pójdą w ruch dopiero, bo o 16:50 jeść kolację to znowu za wcześnie, nie? A o 18:22 to tak w sam raz. No i potem zostaną jeszcze 3 kółeczka już bez kuszania, bez jedzenia. 19:50, no ale tu nawet jak później nie będzie przerw kanapkowych, to patrzę, że i tak te przerwy jakieś tam będą. Także nie tak źle. Pogoda dzisiaj ładna, ale niech Was to nie zmyla, że jest tak
pięknie i słonecznie, bo dzisiaj wcale nie jest już gorąco. Dzisiaj jest właśnie tak, jak powinno być na jesień, kurde. Tak, jak powinno być na wiosnę, czyli mniej więcej około 15-16 stopni. Jutro też ma być podobnie, ale na weekend z kolei zapowiadają ochłodzenie i przelotne opady deszczu, mokro, brzydko. A po weekendzie ma być jeszcze chłodniej, bo temperatura może spaść nawet do 10 stopni, a w nocy nawet przymrozki gdzieniegdzie. I tak w kółko będzie, nie? Nie, dobrze, niech będzie teraz normalnie, bo po co teraz mieć lato, jak potem przyjdzie lipiec czy końcówka czerwca i okaże się, że jest jak na wiosnę, czyli 12 stopni i deszcz pada, nie? To już chyba lepiej, żeby teraz popadało, a później będzie lepiej. No dobrze, za chwilę wyruszamy. Także zapraszam na raport z dnia dzisiejszego w Dzienniku Kierowcy. Patrzę, niektórzy to tak okrakiem jadą sobie jednym pasem, trochę drugim. W sumie żadnym. A tak wygląda ruch na ulicy Pałacowej o 13.42. Tak to wygląda. A zobaczycie, jak będzie wyglądał nieco później. Żeby tak przez cały dzień było, to by było super, ale niestety przez cały dzień tak nie jest. Trzeba się przedzierać. O. I o której godzinie byś nie jechał, to zawsze ktoś biegnie. Rikiem jedzie. No to będziemy teraz wyjeżdżać stąd, nie wiem jak długo. Pochwaliłem, że jest pusto, a najechało się samochodów. Podjedź, żebym, broń Boże, nie podjechał tutaj czasem. Tak, teraz szkoła, ze szkoły gdzie młodzi wyszli, to będą tak co 5 metrów iść. Będziemy stali, zaraz całe skrzyżowanie się zablokowało. Szachmat. Wszędzie piesi na wszystkich skrzyżowaniach. W tej chwili to jest tragedia, jeśli chodzi o przejście dla pieszych. Przy tej ilości samochodów i pieszych, to przejścia powinny być podziemne, tak żeby nie kolidowały jedni drugim. Wystarczy kilka osób. O. Się zastanawiam, a bo to pani, no to przepraszam. Pani za bardzo nie wie, w czym rzecz, tak jak ta wczorajsza, która mnie obtrąbiła za to, że kierowcy stanęli, żeby mnie przepuścić. Ja zacząłem wjeżdżać, a ta zaczęła trąbić. Wyrwała się jak. Dzisiaj nie było trąbienia, bo dzisiaj nie było takiej akcji. Także tak to wygląda o tej godzinie. Zobaczymy, jak będzie później. Lecimy na dziesięciny. W ciągu dnia ulicą Białówny ciężko się jeździ nie ze względu na ilość samochodów jeżdżących czy osoby poruszające się, ale ze względu na dostawy. Tutaj od zaplecza odbywają się dostawy do tych wszystkich klubów, knajp, różnego rodzaju barów, jadłodajni i tak dalej. Parkują samochody dostawcze tutaj i trzeba jechać praktycznie, można powiedzieć, środkiem, żeby w ogóle móc przejechać tędy. Także też trzeba uważać. Ten, co przed nami stoi, też z jakimś transportem przyjechał. I tak to tu właśnie wygląda. A nie wiem, skąd mamy opóźnienia 2,5 minuty. Chyba przez te skrzyżowanie tam pod hotelem Gołębieski, bo tam dojechałem o czasie. No ale teraz już powinno pójść gładko.
No i witam pierwszy raz na Hallera, na pętli w dniu dzisiejszym. Piękna pogoda. Fajnie, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno, tak w sam raz. Szczególnie nawet tutaj w akwarium, tym, w którym siedzę, też nie jest wcale najgorzej. Klimy nie trzeba włączać, bo jest przecież 16 stopni. Wystarczy chłodny nadmuch i całkiem przyjemnie się jeździ. Jedziemy na końcówkę z opóźnieniem niespełna 3-minutowym. Na końcówce mamy 10 chyba minut przerwy, jak się nie mylę, i będziemy podróżować dalej. Zaraz pewnie zaczną się wysypywać ze szkoły, więc będzie kogo wozić w drodze powrotnej. No i zaczynamy wozić uczniów. 14:22. Już na przystankach robi się ciasno. Oczywiście nie wszyscy do mnie, ale podzielimy się jakoś. Skoro tutaj tyle ludzików, to na następnym przystanku też mogą być. Zaraz się przekonamy. A to już ulica Antoniukowska, ale tu na przystankach chodziło jeszcze spokojnie. Jeszcze szkoły się uczą, jeszcze nie ma tłoku. No to jak nie ma, to będzie pewnie później. Jak się uda, to trafimy. A na razie póki co. Pasażerów też nie brakuje. I w takim oto stanie pojedziemy sobie dalej. Fajnie wygląda taka młoda zieleń prześwietlona przez słońce. Zobaczcie te brzuski po prawej. Wszędzie wszystko rozkwita, ale dużo drzew jest jeszcze uśpionych. Na przykład dęby jeszcze nie wypuszczają liści, bo zawsze dęby na końcu zrzucają i jednocześnie jako ostatnie chyba zaczynają zarastać liśćmi. Czy jakoś tak. Mamy na karuzelkę. Ślimakiem wjedziemy na górę i przywitamy się na ulicy Lipowej. Patrzę, że tu na Mieszka pierwszego dochodzi 15, już się ustawiają te samochody w korku. Ciekawe, czy w drugą stronę na Słonimskiej nie będą stały. Jedziemy, zobaczymy. Zobaczcie, ile już ich tu stoi. A co to trzeba robić, żeby tędy jechać? Ja rozumiem tych, co z osiedla wyjeżdżają, ale jechać specjalnie tędy, żeby co? Żeby sobie postać? Ja żebym jeździł tędy codziennie i wiedział, że tutaj coś stoi, to bym szerokim łukiem omijał. Stopki jeszcze niedawno stały, a już godzina 15, już stopka żadnego nie znajdziesz na przejściu dla pieszych. Chyba tylko do 15 pracują. Od 7:30 pewnie. Lecimy dalej w takim razie. Dziwne, że tu przy samej szkole nie ma stopka. Tu powinien być, nie? Już tu jest szkoła, a tutaj nie ma. Dziwne. Dziwne to wszystko. No, wygląda na to, że na Słonimskiej jeszcze normalnie można przejechać. Ale to dobrze, to znaczy, że następnym kółkiem, jak będziemy jechać, to tym bardziej będzie dobrze. No. To są wszechobecni taksówkarze. Wszędzie się zatrzymają, gdzie tylko chcecie. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych.
Szczególnie mówię o tych pseudotaksówkarzach. Ostatnio widziałem, jak jeden podróżował chodnikiem dla ludzi normalnie, pod blokiem, bo nie miał jak pod klatkę podjechać. Zlecenie jest rozkazem. Zlecenie pasażera znaczy się. Idziemy, póki tu się korki nie porobią, bo zaraz będzie się korkować. A następnym hukiem pewnie już tu będzie normalnie przejazd. W centrum korków nie ma, a na Antoniukowskiej stoi korek. Kto by się spodziewał? No i wyjechały nasze maleństwa. 926 w trasie. Jak wam się podoba? Piękny. O, słyszeliście? Im się podoba, to i mi się podoba. Jedziemy dalej. Ale z tyłu siedzenia ma. To ten nowy? No. No jakby po tym co jest. Nie, on jest, nie, to jest używany. Także, tak jak widzieliście, wyjechały na miasto nasze nowe, stare kurduple. Nie wiem, czy wszystkie, ale na chyba dwa albo trzy sztuki już jeżdżą na linii 142. Podejrzewam, może jeszcze na 123. Nie wiem, na jakich liniach one dzisiaj tam kursowały. W każdym razie już zaczęły podróż po mieście. A ja tak się zastanawiałem właśnie, co to za poruszenie dzisiaj było u nas tam na dyspozytorni, jak zajeżdżałem po klucze. To już teraz wiem, z czym było związane. Tym razem nie ma co narzekać na brak pasażerów. A tu kolejny przystanek do remontu, nawierzchnia. Ale pewnie nieprędko tu się zabiorą za to. A tu przystanek dosyć istotny, bo dość duży ruch tutaj jest, więc nie wiem, jak oni tutaj by sobie z tym poradzili. Ale na wszystko da się jakoś zaradzić. 15.46, jedziemy do centrum. Na następnym przystanku też widzę sporo ludzików. No, zaczęły się godziny szczytu w końcu. Co tu się dzieje? Tak, i nie lepiej wszyscy przed nimi drzwiami będziecie stać mi tutaj na głowę, nad głową. A z tyłu będzie pusto. Zobaczcie, jak się tutaj zatłoczyło. Dochodzi 16, za nami ile samochodów stoi. Co tu się porobiło się? Tak fajnie się jeździło tędy dzisiaj. I koniec dobrego. Ja bym chciał zmienić pas i co? Da rady? Nie wpuścicie, nie? Jechać nie pojedziecie i wpuścić nie wpuścicie. Kurde, wszystkie pasy zajęte. Ja chcę na lewy. No to już połowa sukcesu. Jesteśmy na lewym. Teraz trzeba jeszcze jakoś przez rondo przemknąć. I będzie pozamiatane. Pojedziemy dalej. No już myślałem, że sobie tu nie postoimy, przynajmniej pojedziemy, a tu też trzeba będzie postać parę minut. Dwie minuty mamy opóźnienia, plus to, co tu będziemy stali. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Na razie spróbujemy wysadzić pasażerów, tak, kierowcę chciałem powiedzieć. No z chęcią bym wysiadł. Zobaczymy, jak to się będzie toczyć dalej. Na końcówce mamy chyba 7 minut tylko postoju, także nie za wiele. Nie za wiele. Dokąd ty chcesz jechać tym sprzętem?
Nie wiem, o co tutaj chodzi. Pani wsiada, czy co oni tam robi? Pani chyba wysiadła. No to zobaczymy, ile tu samochodzików stoi. Piątki nie widać z naprzeciwka, więc pewnie utknęła gdzieś indziej w korku. Albo stoi gdzieś na samym końcu tego sznureczka. No, no już na zakręcie stoją chłopaki i dziewczyny. To myślę, że i my na Słonimskiej jeszcze trochę postoimy sobie. Bo tu patrzę, spory ruch się odbywa. Ale piątki nie widać. Czyżby gdzieś utknęła na mieście? Interesujące. Jedziemy, jedziemy. Nie stoimy, nikt nie przechodzi. O, nikt nie przechodzi, ale... Dopiero co z Sybira pojechać. O, jedzie piąteczka dopiero. To troszkę postoi razem z 28. No, nie jest jeszcze tak strasznie, powiem szczerze. Ruch powoli słabnie. Robi się 16:30. I taka ciekawostka i pytanie zarazem do was. Jakbyście się mieli ścigać z kimś na rowerze, z Sybiraków na dziesięciny, to kto by wygrał, jak myślicie? Ja bez dwóch zdań nawet uważam, że rowerzysta. Już pomijam fakt nawet, że ja muszę się zatrzymywać na przejściach, no na przejściach też, ale na skrzyżowaniach. To jeszcze korki, przejazd przez centrum, przez Lipową, to jednak zajmuje sporo czasu. Fajnie tak się jeździ na czerwonym, patrzę, niektórzy kolorów nie rozróżniają. Także na 100% ten, kto pojedzie, tym bardziej, że tutaj na przykład na Piłsudskiego, to rowerkiem pojedzie prosto, a ja muszę zasuwać na Lipową. Także bez dwóch zdań rowerem będzie szybciej. A nie pytam bez powodu, bo jeden z, tutaj z moich widzów chciał się założyć o to, że kto szybciej dojedzie. No i on pojechał rowerem. A ja jadę autobusem. Oczywiście nie spieszę się, jadę normalnie, bo nie o to mi chodzi, żeby tutaj jakieś wyścigi urządzać autobusem, broń Boże. Po prostu z zwykłej ciekawości. Ale tak jak mówię, ja nie muszę sprawdzać, ja wiem, że rowerem będzie szybciej. No, chyba, że ktoś nie ma kondycji na tyle, żeby w ogóle jechać, no to... Nie ma o czym mówić nawet. Jesteśmy znowu na dziesięcinach. Wyścig się zakończył, zgadnijcie, jakim rezultatem? Z rowerzystą. Tu pozdrowienia dla Bartka za jego wyczyn. Wyprzedził nas o ułamek sekundy dosłownie. No, a tak a propos dziesięcin, za każdym razem jak tędy przejeżdżam, to mam wrażenie, że te drzewa są coraz bardziej zielone. Może to tylko złudzenie, ale takie mam wrażenie właśnie, jak widzę. Tą zieleń, która dosłownie w oczach rośnie. No my lecimy na Sybiraków. A tam będzie kolejna przerwa na kanapkę. No tutaj coś dyskoteczka. 17:36, coś się wydarzyło. Trzeba będzie się jakoś przecisnąć. Coś tu się stało się. Co się stało, ale na szczęście przejazd jest.
lecimy na ostatnią przerwę na kanapkę z dwuminutowym, jak się okazuje, opóźnieniem. Parę minut postoju. Trzeba się przejść, zobaczyć, co tu słychać na pace, jak to mówi się popularnie, nie? Dzisiaj taka pogoda, że szybciej zostawicie jakiś sweter niż, albo swetr, jak kto woli, niż to, co zwykle, czyli jakąś parasolkę albo takie inne rzeczy. No śmieci to zawsze zostawiacie. To oczywiście standard, nie? Nic, tylko pogratulować. Jak się nosa wysmarka w domu, to też się chustkę wyrzuca na chodnik w końcu, nie? No co tam? Nie przeszkadza. No, trzeba będzie dzisiaj trochę pozamiatać. Ale to już nie teraz, jak będziemy mieli przerwy. No, a tu maseczka, patrzę, leży. Maseczka leży już chyba od wczoraj. Wczoraj miałem ją zutylizować. A dzisiaj to zrobię. Leży i straszy wszystkich i przypomina o tym, co już na szczęście odeszło w niepamięć. O, tutaj są takie miejsca, gdzie się wyrzuca śmieci. Tylko tak jak widać, niektórzy wyrzucają, a one i tak wyłażą z tego śmietnika. A tam co? Nie rozumiem takich kierowców. Rondo jest? Czy tu wszyscy muszą dookoła objechać? Tam zawrotka jest, a nie tu dookoła. No dobra, jeszcze chwilę pochodzę i będziemy jechać zaraz dalszą drogę. Powoli dochodzi 19. Zaczyna słońce zachodzić. Zaraz się zrobi ciemno. Dzisiaj coś się dzieje cały czas na mieście. Cały czas... Co jakiś czas radiowozy non stop jeżdżą tutaj po centrum, więc nie wiem, czy to z czym to ma jakiś, czy to ma jakiś związek ze sobą, ale w każdym rejonie miasta radiowozy spotykać. Nie wiem, skąd byście się tam wzięli raptem na buspasie. No, w każdym razie jedziemy na Sybiraków. Przerwy kanapkowe przeszły do historii. Zostały nam teraz 3 kółeczka już bez przerw kanapkowych, co nie znaczy, że w ogóle bez przerw. Na Sybiraków zaraz zajedziemy. Ciekawe, ile my tu będziemy mieli. O, kurde. 13 minut nawet, także nie tak mało, słuchajcie. Patrzcie, jaka maszyna. Buick. Nie wiem, jak to się nawet wymawia fachowo. Buick chyba. I to w wersji tej, znaczy w sensie, że z żółtymi tablicami, czyli zabytkowy, jako zabytek. Kierunkowskazów nie ma pomarańczowych, bo to amerykańska wersja. Zresztą one chyba na Europę nawet nie były produkowane. Ale maszyna. Ciekawe, ile to ma pojemności. Ile litrów? 5 więcej? Czuć benzynę jak ze starej Warszawy. Czyli pewnie gaźnikowiec jeszcze. Ale piękny zapach. Fura nie z tej ziemi. Wyjeżdżamy powoli do Sybiraków i tak sobie teraz pomyślałem, że chyba ani razu dzisiaj jeszcze na Sybiraków nie przyjechałem o czasie. I to nieważne, czy było godziny szczytu, czy właśnie nie ma godzin szczytu. 2, 2,5 minuty, 1,5 minuty. Cały czas jakoś tak przyjeżdżam opóźniony. Nie wiem, czego to zależy.
strasznie dużo pieszych. Na każdym praktycznie przejściu dla pieszych trzeba się zatrzymać. Do tego jeszcze skrzyżowania. No i to chyba wszystko potęguje, no, to opóźnienie. Bo nie mam pojęcia, co innego może być powodem. Korków przecież o tej porze nie ma. No jedynie co na światłach się postoi. W każdym razie 3 niecałe minuty opóźnienia, 2,5. A na końcówce mamy 13 minut przerwy, więc będzie czas na to, żeby ciśnienie sprawdzić. Będzie czas na to, żeby dokończyć tutaj mycie szyb. I nie wiem co jeszcze, może posprzątać trochę, pozamiatać, bo tam dzisiaj chłopaki trochę zamiatali, ale trzeba będzie jeszcze zobaczyć, co oni tam pozamiatali. I jeszcze zostanie nam 2 kółeczka dzisiaj, jak wrócę na Hallera, także czas płynie. Dzisiaj nieco wcześniej kończymy niż wczoraj i przedwczoraj, bo ostatnimi czasy to ja kończyłem po północy, a dzisiaj kończę przed 23. Jak dobrze pójdzie, to o 23 będę już w domu. A ja myślałem, że to 142 jedzie, a to 25 dopiero. Jedziemy w takim razie. Myślałem, że nagramy go, on dopiero za nami, to nic. Już dzisiaj raz go nagrałem. A tymczasem 25 się wtrążyło, które już też dzisiaj chyba z 15 razy widziałem. I co mogę wam powiedzieć? Minęła 20, zostały nam 2 kółeczka i wychodzi na to, że będziemy sami teraz jechać z 10. Będziemy sami jechać i 2 kółeczka nam zostały i chciałbym, a tak w ogóle to chciałbym już zakończyć na dzisiaj tą jazdę, bo piątka nie jest moją ulubioną linią. Jeszcze jak kiedyś na towarową, to jeszcze jak pamiętam, człowiek wtedy jeszcze tylko zaczął pracować, to jeszcze tam specjalnie mi jakoś ona nie przeszkadzała. Zresztą kiedyś inaczej zupełnie się jeździło, bo tych więcej było tych przerw i jakoś tak. No jakoś tak inaczej się jeździło, no. A teraz przerwy są takie niby długie, ale krótkie. Szybko mijają. Człowiek nie czuje nawet tej przerwy. I nie czuje tej trasy, bo pół godziny przejazd w jedną stronę, zajedziesz 7 minut przerwy i pół godziny w drugą stronę i pokręcisz się w to i z powrotem. No ale takie to są... Kurde, jakieś odgłosy dziwne. Takie to są uroki krótkich tras. Lecimy dalej w takim razie. Co tam linii? Najważniejsze, że ja mam Bolta. Masakra normalnie. To tak jakby dać komuś uprawnienia, nie mającemu o niczym pojęcia. Dwudziesta 30. Dojeżdżamy po raz kolejny do Sybiraków i tak jak mówiłem, jeszcze ani razu dzisiaj nie udało mi się dojechać o czasie. Minus 2,5 minuty jest w tej chwili, a jest 20.30. Nawet wieczorem autobusy linii 5 przyjeżdżają opóźnione. I nigdzie nie stałem, oprócz tego, co na światło. Ciekawostka. Godzina, która tu jest? 21 zaraz będzie. 21 zaraz będzie. A dzisiaj jaki mamy dzień? Czwartek, tak? No to tak wygląda. Czwartkowy wieczór, właśnie ulica Lipowa. W miarę ciepło. Chociaż jak na tę porę roku to jest ciepło, ale na pewno nie tak ciepło jak było ostatnio, bo jest 12 stopni tylko. No ale jak widać, spacerującym i to w krótkich spodenkach też to nie przeszkadza. Także spacery się odbywają, trochę ludzików jeszcze jeździ. Ruch niewielki, ale jest. I tak się toczy czwartek. Czwartek 11 kwietnia.
a my jedziemy na dziesięciny, bo nam zostało jeszcze jedno kółeczko dzisiaj, więc jeszcze jedno kółeczko musimy zrobić i będziemy kończyć na dzisiaj te przejażdżki po mieście. Jutro to dopiero się napracuje, bo wyjazd mamy o godzinie 11 chyba 35 i do 18.06. Także tam ostro po robocie jutro. Najgorsze jest to, że jutro znowu linia 5. No i co, wyruszamy na ostatnie dzisiaj okrążenie, 21.25, jedziemy już na Sybiraków, ostatnie okrążenie i będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy takiego, co uniemożliwi mi bezproblemowy przejazd. Jak na razie wszystko w najlepszym porządku i niech tak zostanie już do końca. No, a ruch coraz mniejszy, już nawet w tej chwili z dziesięcin z końcowego nikt nie jedzie ze mną. Podejrzewam, że już i tutaj przystanki też będą świecić pustkami, chociaż ktoś tu się chyba szykuje do wsiadania, jednak jeszcze nie, jeszcze to nie ta godzina. No tak, w sumie to 21.25, a nie 22.25, także jeszcze życie się kręci. O, proszę bardzo, ile młodych. Jeszcze sobie pojeżdżą. A tu patrzę, parking busów się zrobił. Tak jak kiedyś tu stały jakieś ciężarówki, tak teraz busidła. Lecimy. Lecimy na Sybiraków. No i mamy już 22.34, to jest czas, kiedy zwijamy tablicę i zaczynamy zjeżdżać do zajezdni. Tak też robię. Za chwilę skręcimy w ulicę Wierzbową i będziemy jechać w stronę ulicy Składowej. I pora kończyć ten dzień pracy, pora podsumowywać ten dzień pracy. Co mogę powiedzieć na temat dzisiejszego dnia? Nienawidzę piątki. Szczególnie najbardziej nienawidzę, jak już mam 9 godzin za sobą, ponad jazdy. Bo jeszcze jak idę do pracy, to jeszcze jakoś tam jeszcze ją lubię. Ale jak już mam 9 godzin jazdy za sobą, to nienawidzę tej piątki. No ale ja już na szczęście zjeżdżam. Ale niestety jutro znowu mam piątkę, więc nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. No, ale na szczęście też krótko, więc to mnie trochę podbudowuje. A co do dnia dzisiejszego, całkiem udany w sumie dzień. Opóźnienia tam delikatne jakieś tam były, ale bez przesady. Ten rozkład akurat trafia tak idealnie w te miejsca, gdzie trzeba, że nie stoimy w korkach wtedy, kiedy wszyscy stoją. Chociaż trafiły się też w miejscach, gdzie bym się o tej porze, co jechaliśmy, tych korków nie spodziewał, na przykład na Mieszka Pierwszego. O takiej porze, co jechałem, no to trochę to dziwne. Trochę później, to i owszem. No, jutro będzie na pewno inny rozkład, ponieważ jutro kończę o 18 z minutami, więc na pewno będzie to inny rozkład, więc jutro pewnie sobie postoimy w korkach, tym bardziej, że jutro jest piątek. A w piątek to wszystkiego się można spodziewać. Wieczornego ruchu na szczęście nie zobaczę, bo kończę po 18. A ten taki wieczorny ruch to się zaczyna gdzieś koło między 19 a 20. Szczególnie, że jutro jest piątek, właśnie weekendu początek. Pogoda ma się tylko trochę skiepszyć, więc to też pewnie wpłynie na ilość pasażerów i ilość w ogóle ludzi poruszających się po mieście. Zatem mam nadzieję, że będzie w miarę szybki, krótki i spokojny dzień jutro na linii 5.
Co poza tym? Poza tym nic, no, sprzęt sprawny. Wyjechały dzisiaj nasze brzdące na trasy. Mam nadzieję, że niebawem wyjadą wszystkie cztery, wszystkie pięć. No i mam nadzieję też, że kiedyś uda mi się pojeździć tym brzdącem, zanim jeszcze ich nie zajeżdżą całkowicie. Bo takie nowe, odnowione trochę. W tej chwili to jeszcze byłoby czym poganiać, a później jak już zajeżdżą je, to czym będę jeździł? O, a jak ja mam jechać? Co tu się dzieje się? Ale że co? Że stoją jakieś pachołki? A co tu się porobiło się? A, dziurki połatali. Chłopcy, tutaj ktoś zdejmuje plakaty. No i fajno. Także co? Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na następne odcinki. Zjeżdżam do zajezdni. A my spotkamy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, równie emocjonujących, jak ten dzisiejszy. Zostawcie po sobie jakiś ślad. Zostawcie lajka. Zostawcie komentarz. Żebym wiedział, że to, co robię, ma sens. Tak jak mówię za każdym razem, zostawcie to nawet może nie tyle dla mnie, co dla YouTube'a, bo YouTube lubi, jak się coś dzieje na kanale i żeby ten kanał był troszkę gdzieś tam wyżej w statystykach, to trzeba mu trochę pomóc dla tego YouTube'a, dla tej sztucznej inteligencji, która tym kieruje, żeby nas trochę wyżej wywindowała, żeby nas więcej było na kanale. Także pozdrawiam serdecznie, zostawcie po sobie ślad i trzymajcie się. Do następnego filmu szerokości, a ja już spadam do zajezdni.